Każdego dnia miliony ludzi stają przed bardzo trudnymi wyborami. Pepsi czy Cola, Big Mac czy Drwal, iPhone czy Samsung, Formentor czy Leon. Dlatego oddałem do parku prasowego Formentora VZ5 i zabrałem tego Leona VZ. Co z tego wyszło? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Był Leon 190 koni, teraz był Formentor 390, aktualnie jadę Leonem VZ. I myślę, że to jest dobry pomysł, aby najpierw zająć się dzisiaj tym egzemplarzem, a potem to trochę podsumować, aby przekazać Wam trochę moich odczuć odnośnie Kupry, która dla kogo i tak dalej. Także jedziemy. Ale jeszcze kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka, którym jest Car Vertical. No bo zobaczcie, jak kupujecie samochód używany i nieważne z komisu, z ogłoszenia czy od sąsiada, to przeważnie tak naprawdę nic o nim nie wiecie. I w tym momencie pobierając raport Car Verticala w dużym stopniu minimalizujecie ryzyko wtopy. W jaki sposób? Ano w taki, że z raportu dowiecie się, czy samochód, na który zaraz macie wyłożyć pieniądze, nie był na przykład skradziony. Albo sprawdzicie, czy ktoś nie majstrował przy jego przebiegu. Idziemy dalej, jeśli ten samochód ma gdzieś niefabryczny lakier, to ze zdjęć dowiecie się, czy ma za sobą jakąś niewielką obcierkę, czy może jakiegoś dużego dzwona. A jeśli tak, to sprawdzicie nawet orientacyjną kwotę, jaka była potrzebna do jego naprawy. Pamiętajcie też przed pobraniem raportu, że robiąc to z linka, którego macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej i wtedy Wy zadowoleni, ja zadowolony, Car Vertical zadowolony, nie wiem tylko, czy właściciel samochodu też zadowolony. Oby tak. Do boju. No i dobra, ponieważ w tych oznaczeniach Kupry można się trochę pogubić. Przykładowo, gdybym miał w pełni przedstawić dzisiejszego bohatera, to powinienem powiedzieć, że to jest Cupra Leon Sports Tourer VZ 4Drive DSG. A ponieważ fajnie by było, żeby wszyscy mieli świadomość, o czym my w ogóle dzisiaj będziemy rozmawiać, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu dwulitrowe TSI o mocy 310 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy wynosi równe 400 Nm. Samochód w tej wersji rozpędzi się do 250 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 4,9 sekundy. Dobra, także wiecie już jak to wygląda i mimo, że jest to model w sumie sporo słabszy niż ostatniego Formentora w wersji VZ5, bo tam było prawie 400 koni, to nadal to jest szatan. Poniżej 5 sekund do setki, myślę, że to mówi samo za siebie. I ja się potem jeszcze trochę odniosę, nie chcę w tej chwili wymieniać, ale Cupra ma coś takiego, co jest moim zdaniem fajne, ponieważ ta rozpiętość silnikowa czy mocy, z jaką możecie sobie kupić te samochody, jest bardzo duża. Ale o tym może na końcu podczas cennika. Zaglądamy do bagażnika. Się zrymowało. A ten dysponuje pojemnością 620 litrów i to brzmi naprawdę dobrze. Co więcej, to nie tylko brzmi dobrze, ale też dobrze wygląda, bo zobaczcie. W bardzo prosty sposób możemy sobie podnieść podłogę, opuścić ją niżej i tego miejsca mamy wtedy naprawdę bardzo dużo. To jest z jednej strony kompakt, więc auto nie największe, ale z drugiej jest to kombi, więc myślę, że tego, czego oczekujemy po aucie z tego segmentu w wersji kombi, to tutaj dostaniemy. Wskakujemy na kanapę. Przypominam, że mam 182 cm wzrostu, ja się tutaj spokojnie zmieszczę, ale muszę zaznaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, stopy schowam pod fotel kierowcy, ale jeśli będzie on opuszczony bardzo nisko, to tego miejsca za dużo nie zostanie. Ale druga rzecz, zobaczcie, te fotele są z tyłu obite takim czymś, nie wiem czy to jest plastik, karbon, różnie się to nazywa, nie znam się na tych materiałach, coś twardego. I to być może wygląda fajnie, to jest coś innego, ale jednak dotykanie kolanami zamiast do miękkiego fotela to do czegoś tak twardego jest takie sobie. Także jeśli tam z tyłu miałby jeździć ktoś, kto będzie jechał, że tak powiem, na styk, no to lepiej niech się przymierzy i zobaczy, czy w takiej wersji mu to w ogóle pasuje. Ale tak jak mówię, miejsca jest naprawdę sporo, tak samo nad głową, ja nie mam tutaj żadnego problemu. No i też trochę standardowo wrzuciliśmy do tyłu Grześka. Przypominam, on ma 192 cm wzrostu i też się tutaj zmieścił. Oczywiście z tym miejscem było już dużo gorzej niż u mnie, ale dałby radę tutaj jechać. I mówię zarówno o przestrzeni na nogi, jak i nad głową. Także jak widać, to jest całkiem przestronny samochód i jeśli myślicie o nim pod kątem samochodu rodzinnego, no to jest w końcu kombi, to myślę, że odnośnie przestrzeni, którą ten samochód oferuje, nie będziecie zawiedzeni. I wskakujemy sobie do przodu, bo tutaj dwie, myślę, że najważniejsze rzeczy. Pewnie myślicie, że jedną z nich jest ten wyświetlacz. No to dobrze myślicie.
bo to jest to samo, co przy poprzednich testach czy przy poprzednich Cuprach. Jeśli oglądaliście, to wiecie, ten wyświetlacz jest dość wysoko, ale nie to jest oczywiście problemem. I też problemem nie jest to, że on jest czasami nie za szybki. Raz działa szybko, raz tak się, że tak powiem, zamula, zawiesza. To jest do przeżycia. Wiele razy mówiłem, w tym wyświetlaczu najtrudniejsze jest to, czy największym problemem jest to, że on jest nieintuicyjny. A przynajmniej dla kogoś, kto wsiada w Cuprę, nie jeździł Cuprami, będzie musiał poświęcić dość dużo czasu, żeby się tutaj czuć jak w domu. Wynika to m.in. z tego, że tutaj wszystko, praktycznie wszystko jest dotykowe. Jedyne rzeczy, które też są dotykowe, ale są, że tak powiem, wyjęte na zewnątrz, to miejsce. Możemy sobie zrobić cieplej, zimniej od strony kierowcy, pasażera, przesuwając po tym palcem lub dotykając to. I druga rzecz to głośniej, ciszej w tym miejscu. I tak jak mówię, to też jest dotykowe, bo to nie są przyciski, ale jest to wyjęte. Możemy to zrobić bez wklikiwania się, jeśli jest takie słowo, gdzieś tam w menu. Cała reszta, chociażby odnośnie tej klimatyzacji, jak chcecie zwiększyć nawiew, zmienić miejsce, z którego ma wiać, trzeba już tutaj gdzieś wejść w ustawienia i to znaleźć. Więc to po pierwsze, a po drugie, tak jak mówię, nie wszystko jest tam, gdzie byście się spodziewali. O tak. I myślę, że to jest w zasadzie najczęściej wymieniana wada tego samochodu, czy tych samochodów, bo to nie dotyczy tylko Leona. Chociaż ja to też podsumuję w taki sposób. Jeśli jeździcie tylko na przykład Leonem czy Formentorem, nieważne, ale z jednym wyświetlaczem, w sensie nie przesiadacie się co chwila do innego samochodu, tak jak na przykład ja, to oczywiste jest, że do tego się przyzwyczajcie i powinno być ok, przynajmniej powinno być, nie wiem czy będzie, bo każdy to odbierze inaczej, ale powinno być ok. Problem jest, jak jeździcie różnymi samochodami. O tak. Dodam też, bezprzewodowy CarPlay i Android Auto, także super. To już dziś naprawdę powinno być, a w ogóle nie powinienem o tym mówić, ale to nie jest standard wszędzie, więc póki mamy taką sytuację, to o tym wspominam. Tu jest bezprzewodowo. Natomiast drugą rzeczą, moim zdaniem bardzo ważną. W tej wersji mam kubełkowe fotele. I te fotele są przefantastyczne. Ale to zdecydowanie nie są fotele dla każdego. Mimo, że ja oczywiście nie jestem najmniejszy. Ja się tutaj zmieściłem. Mi jest tutaj dobrze. Ja mogę jechać w trasę, mogę jeździć po mieście, mogę jeździć szybko, mogę jeździć wolno. Dla mnie te fotele są świetne. Ale pamiętajcie, że ja lubię taką jazdę. Ja lubię jeździć dynamicznie, lubię jeździć niskimi samochodami, lubię siedzieć nisko, lubię siedzieć w fotelach kubełkowych. A to nie jest takie siedzenie, czy taka pozycja, czy takie odczucie, jak macie w innych samochodach. Czujecie się cały czas tacy trochę ściśnięci, tacy mocno okalani z każdej strony czymś, czyli tutaj boczkami fotela. I łącząc to z zawieszeniem, o którym zaraz powiem, jestem pewny, że jest grupa osób, pewnie dosyć duża grupa osób, która nie będzie się na co dzień czuła dobrze. Tym bardziej, jak wsiądzie tutaj z jakiegoś samochodu, który był taki totalnie komfortowy. I jasne, ja rozumiem, że Cupry, już samej Cupry, ale Cupry 300-konnej pewnie nie kupują osoby, które szukają 100% komfortu, bo takie osoby kupują, nie wiem, DS-y. Ale jest dzisiaj dużo samochodów, które są bardzo szybkie, nie mają kubełkowych foteli i tam jest inaczej. Tutaj raz to, co powiedziałem, a dwa zwróćcie uwagę, że jeśli nie wiecie oczywiście, w fotelach kubełkowych tego typu nie mamy regulowanego zagłówka, więc to jest jedyna pozycja, w jakiej możecie siedzieć. Możecie sobie oczywiście oparcie przesunąć przód-tył, fotel góra-dół, można też go opuścić bardzo nisko, co jest super. No ale jednak nie każdy się tutaj usadzi tak, jak będzie chciał i nic z tym nie zrobi, no chyba, że wymieni fotel. Także miejcie tego pełną świadomość. Trzeba się do tego przypasować i nie jeżdżąc wokół komina czy wokół salonu przez 10 minut na jeździe testowej. Polecam pojeździć dłużej, wypróbować na sobie. Nie słuchać mnie czy kogo innego. Sprawdzamy to na sobie. Wspomnę też szybko, jak tutaj jestem, trochę w lewo mamy zegary i to są zegary, ja to też parę razy mówiłem, które mają bardzo dużo ustawień. Czy one Wam się podobają, czy nie, to musicie zdecydować sami. Ja uważam, że przez to, że tych ustawień jest tak dużo, jeszcze nie dość, że tak powiem, wizualizacji, ale też możliwości konfiguracji tych wizualizacji, każdy powinien znaleźć coś dla siebie, chyba że lubicie zegary analogowe. No to tutaj nic dla siebie nie znajdziecie, ale jak lubicie cyfrowe, to te zegary są naprawdę ok i mamy auto hold. Całe szczęście. I w sumie jak powiedziałem auto hold, no to może na przykład start-stop. Co prawda możemy sobie tu wyłączyć kontrolę trakcji, ale znajdźcie tutaj, gdzie wyłącza się start-stop. Właśnie o takich sytuacjach mówiłem odnośnie wyświetlacza. To nie jest najprostsze. Wspomnę jeszcze, że mamy bardzo fajny i regulowany podłokietnik. To jest ważne, można go regulować góra-dół. Ja to bardzo lubię, bo po prostu usadzicie się tak, jak chcecie. Mamy ładowarkę indukcyjną, w której zmieści się każdy telefon. A to też nie jest standard. Niestety ja czasami, ja po prostu mając telefon dosyć duży, czasami jest tak, że on co prawda wejdzie w jakieś tam miejsce, ale się nie ładuje, bo gdzieś tam wystaje i mam problem. Tutaj tego problemu nie ma w ogóle. Mamy dwa USB, ale to są nowe USB, czyli USB-C.
więc też miejcie to na względzie. No i materiały. Te materiały nie są oczywiście najlepsze na świecie, ale są miękkie, są dobrze spasowane. Przynajmniej na ten moment ten samochód ma prawie 20 tysięcy przebiegu. Jak na autotestowe to jest dużo, szczególnie autotestowe tego typu. Nic tu nie skrzypi, nic nie trzeszczy, nic nie odpada gdzieś tam na jakichś nierównościach, także jest ok. Nie wchodzę w to bardziej, bo zauważyłem, że odnośnie jakości materiałów mamy bardzo różne opinie. Każdy odbiera to inaczej, każdy ma inne wymagania, po prostu. Mówię o swoich wrażeniach, dla mnie pod tym względem jest ok, a najfajniejszą rzeczą oczywiście jest kierownica, która w tej wersji ma uruchamianie silnika jako taki przycisk, jak to się mówi, z Formuły 1, no i tryby jazdy, o których też jeszcze powiem z drugiej strony, ale kierownica wygląda genialnie. Jedyna rzecz, jaką znalazłem nielogiczną w tym samochodzie, chociaż może nie jedyną, no bo ten wyświetlacz, ale odnośnie obsługi tutaj, to głośniej, ciszej robicie z lewej strony, a żeby przełączyć, nie wiem, stację czy piosenkę, jest to z prawej strony. Takie trochę dziwne, bo zawsze obsługę muzyki na przykład mamy z jednej strony, z drugiej telefon czy tam tempomat. Tutaj to jest w ten sposób, że tu głośniej, ciszej, tutaj piosenki. Trzeba się przyzwyczaić i oczywiście da się to zrobić, ale trochę nielogiczne. Przy czym kierownica fantastyczna, ten znaczek, który uwielbiam, te tryby jazdy, włączanie, wyłączanie. Wow. Ale dobra, lecimy do tego, co tutaj najważniejsze, bo ja mam tu ponad 300 koni w kombi, czyli w samochodzie rodzinnym, więc trochę do tego, jak się tym po prostu jeździ. No i myślę, że nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, jeśli powiem, że przefantastycznie. To jest kombi i to troszkę czuć, ale podkreślam słowo troszkę. Ja uważam, że tutaj może być delikatny problem, bo ta wersja Leona, czyli VZ, próbuje połączyć dwie rzeczy, których teoretycznie połączyć się nie da, czyli samochód rodzinny z samochodem sportowym. I teraz tak, ten samochód prowadzi się przefantastycznie. On jedzie dokładnie tam, gdzie chcecie. Czujecie wszystko, co się dzieje z kołami. Czujecie, gdzie skręcicie, jak skręcicie. Już nie wspominam o dynamice, bo wiadomo, poniżej 5 sekund to jest coś fantastycznego. Tylko ja nie mogę cały czas zapominać, że to jest kombi, że to jest samochód rodzinny. I miejcie pełną świadomość, że jeśli chcecie samochodu, który przewiezie waszą rodzinę, wasze dzieci, waszą żonę, zmieszczą się po prostu, bo mają duży bagażnik, mają tutaj sporo miejsca, a jednocześnie będzie to samochód dla was, to tak jak mówiłem w przypadku Formentora, może zacznę trochę przechodzić do tego porównania, tego Formentora ostatniego, czyli VZ5, który jest samochodem szatanym, 4.2 do setki, ale z drugiej strony też crossover, czyli samochód do wszystkiego. Przy czym ja tam mówiłem, że przełączając się między trybami, możecie sobie stworzyć taki daily car, bardzo wygodny samochód na co dzień lub potwora w trybie Cupra. Tutaj jest też trochę podobnie, bo mamy te same tryby, oprócz offroadu oczywiście. Przy czym w trybie komfort ten samochód jest komfortowy. On nie męczy, on nie jest jakoś szalenie zrywny, tak jak czasami, mnie czasami to przeszkadza. Gdzie naciskam gaz i po prostu jedziecie tak. Znaczy inaczej, może mnie to nie przeszkadza, ale wiem, że to przeszkadza wtedy pasażerom. Przełączacie na komfort, jest spokój, ale ten samochód jest cały czas bardzo sztywny. Nawet przy komfortowych nastawach to zawieszenie w połączeniu z tymi kubełkami to jest coś, co dla osoby szukającej wrażeń, szukającej dynamiki, szukającej szybkiej, fajnej jazdy będzie super, ale dla rodziny naprawdę polecam to sprawdzić, bo ten samochód w tej wersji oczywiście praktycznie w każdych ustawieniach będzie albo sztywny, albo bardzo sztywny, czy zawieszenie będzie twarde, albo bardzo twarde i to po prostu czuć. Także chciałbym, żebyście mieli tego świadomość. Rodzinne kombi, ok, mamy sporo przestrzeni, ale jednak samochód pod względem jazdy nastawiony na sportowe wrażenia. Dla mnie to jest super, żeby nie było, bo ja coś takiego uwielbiam. To jest samochód stworzony jakby pode mnie, na moje zamówienie, chociaż go nie zamawiałem. Ale muszę to podkreślić, bo tutaj może być różny odbiór. Ktoś zobaczy właśnie kombi rodzinne, więc nastawię sobie komfort, będzie mięciutko. No nie będzie. Natomiast odnośnie mocy, bo to będzie tutaj jedna z najważniejszych rzeczy. Nie da się porównać Leona do Formentora w wersji 390-konnej, bo w Leonie takiego silnika po prostu nie ma. Co prawda w katalogu Formentora na przyszły rok też już tego silnika nie ma, niestety. Ale póki co one jeszcze są, będzie też można kupić samochód używany, więc też chciałbym o tym wspomnieć. I troszkę odnieść te 390 do 310 koni. Bo moje przemyślenia są takie. 390 koni to oczywiście robi wrażenie. To jest samochód szatan, ale uważam, że do bardzo szybkiej, dynamicznej jazdy, ale w samochodzie, który jest na co dzień, te 310 koni to jest tak. Szczerze, zobaczyć różnicę między 4.9 a 4.2 jest ciężko. Oczywiście odnoszę Formentora do Leona, ale wiecie, o co mi chodzi. Ja oczywiście Formentorem VZ5 byłem zachwycony, tylko taka dopłata rzędu 100 tysięcy złotych do tych 390 koni to jest coś naprawdę dla fanów. A mówię o tym po to, aby podkreślić, że Leon czy Formentor w wersji silnikiem 300, czy też 310-konnym, tak jak tutaj, bo zaznaczę,
Leon hatchback 300 koni, Leon kombi 310 koni. Ale te 300 koni, tak to nazwijmy, to jest coś dającego niesamowicie dużą radość czy frajdę z jazdy, z przyspieszeń, z wszystkiego. I to jest coś, co myślę, że większości osób naprawdę powinno wystarczyć i zapewnić niesamowite wrażenia. A do tego niesamowite wrażenia na co dzień, bo to jest samochód, czy to Leon VZ, czy Cupra VZ, nawet VZ5, samochód na co dzień. I właśnie po to o tym tak dużo mówię. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz i wrócić do wersji 190-konnej. Bo może powiem teraz coś, co wyda się dziwne wielu osobom, szczególnie w momencie, gdy testują tak szybkie samochody, ale Cupra Leon 190-konna to jest, jak to powiedzieć, to jest jeden z najbardziej dynamicznych i dających najwięcej frajdy silników poniżej 300 koni. Ja jeżdżąc tamtą Cuprą, gdzie... Bo może być tak, wsiadacie w Cuprę, widzicie ten znaczek, widzicie to wszystko, co tutaj mamy, nastawiacie się, ale będzie petarda. I w tym samochodzie, w tej wersji to otrzymujecie. Tam możecie być trochę rozczarowani, ale jeśli zrobicie to z pełną świadomością, że wsiadacie w 190-konny silnik, a nawet powiem więcej, jak wsiądziecie w 150-konny silnik, ale nie z takim nastawieniem, że Cupra to jest 4 sekundy, tylko Cupra, czyli samochód wyglądający bardzo zadziornie, bardzo fajnie, silnik normalny, to przy takim założeniu myślę, że zdecydowana większość kierowców będzie z takiego samochodu bardzo zadowolona. Ale dobra, jeszcze zanim do takiego pełnego podsumowania, kilka rzeczy odnośnie tego wariantu. Wyciszenie. Myślę, że to jest coś, na co też pewnie przy tych prędkościach rzędu 120, a szczególnie 140 na godzinę, będzie można ponarzekać, bo to nie jest najlepiej wyciszony samochód w klasie, tak delikatnie mówiąc, ale moim zdaniem nie jest jakoś bardzo źle. Z drugiej strony, jak kupujecie wersję 300-konną, to nie wiem, czy wyciszenie jest tym, na co najbardziej liczycie, ale jeśli tak, no to mogłoby być lepiej. To, co trochę psuje też to wyciszenie, to w trybach jazdy, jak włączycie sport, a szczególnie tryb Cupra, macie bardzo mocno dogrywany dźwięk silnika, bardzo mocno. Nie wiem, czy to usłyszycie, ale zobaczcie, przełączam na Cupra. Słyszycie? Jeszcze raz przyspieszę. To jest po części z wydechu, bo tu są wydechy prawdziwe, zresztą posłuchajcie. Te wydechy potrafią strzelać, w trybie Cupra mamy tutaj przegazówki, to jest coś fantastycznego, ale jest to bardzo mocno podbijane z głośników. No dwie szkoły, jedni powiedzą, że to jest super, bo takie jeszcze bardziej wrażenia sportowe, drudzy, wracamy do komfort, bo widzieliście chyba, drudzy powiedzą, że to jest niepotrzebne. Także zdecydujcie sami. No ale jeszcze jedna rzecz, spalanie. I powiem tak, jeżdżąc tym samochodem normalnie po Warszawie, nie udało mi się nigdy uzyskać spalania poniżej 10 litrów. Bardziej to będzie 11, 12, jak już się troszkę bawiłem, oczywiście może być i 17, ale mówię o takiej normalnej jeździe, czyli nie zamulanie, ale też nie wariowanie. 10, 11, 12, ten przedział, tu jest ciężej trafić niż w takich standardowych samochodach, no bo to jest dosyć specyficzny silnik, ale da się jeździć na spalaniu powiedzmy 11. Udało mi się uzyskać spalanie poniżej 8 litrów, ale jechałem 80, tempomat, droga, gdzie żadnych wyprzedzeń i tak dalej, no to tam było chyba 7-8. Ekspresówka bardziej 9, autostrada, no to znowu te koło 11-12 litrów. Także no to jest 300 koni, więc musimy się liczyć z tym, że o kropelce tutaj raczej nie pojeździmy. Ale z drugiej strony myślę, że jak na taką moc, napęd na 4 koła, to te wartości są do przeżycia, czy do przyjęcia. Może zobaczcie jeszcze raz. Przyspieszam teraz w trybie komfort. Za bardzo nic nie słychać. Wskakujemy na Cuprę. Nie wiem, czy to słyszycie, ale już słychać. I zobaczcie przyspieszenie. I też strzały. Nie usłyszycie tego, ale kapitalna rzecz. Dobra, i ostatnia rzecz to skrzynia. Bo też chciałbym, żebyście mieli pełną świadomość, jak na przykład siądziecie na jazdę testową w salonie. W trybie komfort tutaj poniżej 2000 się nie dzieje totalnie nic. Poniżej 3000 też nie za dużo. Dopiero później zaczynamy czuć te sportowe wrażenia. No jak włączycie Cuprę, to jest inaczej. Ale ten samochód inaczej. Oprogramowanie tej skrzyni jak to dzisiaj, to jest bardzo dobra skrzynia, 7-biegowe DSG, dwusprzęgłówka, ale oprogramowanie działa tak, aby samochód był na jak najwyższym biegu i jak najniższych obrotach. Tak to niestety jest, wiadomo o co chodzi. Ale przez to często jest tak, że jedziecie 50, naciskacie gaz, myślicie, że wystrzelicie od razu jak z łuku, no i tak się nie dzieje. Więc miejcie tego świadomość, to jest kwestia oprogramowania, tego jak się dzisiaj projektuje te skrzynie. I mimo tego, że to jest skrzynia bardzo szybka, to w trybie komfort, chciałbym, żebyście nie byli rozczarowani. O tak, miejcie tego świadomość. Chcecie wrażeń, włączacie sport albo Cupra i jest szaleństwo. No ale dobra, została nam jeszcze jedna rzecz, czyli to
najsłynniejsze pytanie, ile takie cacko kosztuje? Cennik Kupryleona z roku modelowego 2024 startuje z poziomu 134 700 zł za 1.5 TSI o mocy 150 koni i z manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Jeśli chcielibyśmy automat, to już 2.0 TSI o mocy 190 koni i tutaj 155 300 zł, a wersję VZ to już 245 koni, automat i 169 700 zł. Lecimy dalej i mamy 300 koni z DSG za 179 500 zł, a prezentowany dzisiaj Leon to 310 koni, DSG, napęd na 4 koła i kwota, jaką musimy wyłożyć, to 195 200 zł. Jeśli natomiast chcielibyście takiego Leona z hybrydą pod maską, to jest taka opcja, a nawet kilka. Miękka hybryda z 1.5 ETSI o mocy 150 koni to równe 149 000 zł, a pluginy startują od 182 600 zł za 204-konną wersję lub 245 koni za 185 700 zł. I na koniec diesle 2.0 TDI, 150 koni, manual 146 700, automat 156 200 lub ten sam silnik z DSG z napędem na 4 koła i tutaj 167 400 zł. I ja specjalnie pokazałem Wam te wszystkie ceny, wszystkie warianty, abyście wiedzieli, mieli świadomość, że Cupra to nie tylko mega drogi, bardzo sportowy samochód. Tu mamy wybór. I moim zdaniem to jest najważniejsze, bo naprawdę nie każdy, a pewnie większość, nie potrzebuje samochodu 300-konnego. Powiem więcej, nie każdy potrzebuje 200 koni. Możecie sobie kupić Cuprę, która po prostu Wam się podoba, chcecie mieć ten znaczek i mieć 150 koni, bo nie chcecie na przykład Seata czy tam Volkswagena. Więc ja uważam, że to jest kapitalny ruch ze strony Cupry, że ten wybór jest. A skracając, gdybym ja miał do wyboru Formentora i tego Leona, nawet Formentora VZ5, to myślę, że ten Leon, przez to, że to jest kombi, przez to, że ja tutaj wszystko bym zmieścił i po prostu, gdybym miał mieć jeden samochód, a nie tylko dla siebie, to przez to, że to jest samochód rodzinny, ja w pełni akceptuję jego sztywność, to doceniając walory transportowe, doceniając jego dynamikę i wszystko to, co daje po prostu Cupra w takiej sportowej wersji, to wybór padłby u mnie na Leona w wersji Sportsturer i oczywiście VZ. Mimo, że Formentor VZ5 to oczywiście samochód przefantastyczny. Dajcie znać, co Wy sądzicie o Cuprach, czy nimi jeździliście, czy będzie Wam smutno, jeśli na przykład zniknąłby Seat, a zostałaby sama Cupra, bo też o czymś takim się mówi. Czekam na Wasze opinie w komentarzach i powiem jeszcze raz, lecimy na 1 000 000 subskrypcji, brakuje już tylko 980 tysięcy, także liczę na Was, po ostatnim filmie tych subskrypcji całkiem sporo przybyło, także zróbcie to jeszcze raz, jeśli kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz, oceńcie ten materiał, to mi się naprawdę przydaje. Wiecie, jak to dziś działa, pozycjonowanie filmów przez YouTube'a i tak dalej. Także kliknijcie, ocencie, napiszcie komentarz. Jestem za wszystkie naprawdę bardzo wdzięczny i za wszystkie bardzo dziękuję. I co? Widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.